Siemano drodzy widzowie, Thanatos z tej strony i witam was bardzo serdecznie na kanale Eat My Dust, gdzie dziś podążymy w otchłań piekieł w pogoni za Lilith, która chce zgładzić swego ojca. Moi drodzy, no naprawdę dochodzimy już do totalnego zakończenia fabuły z tego co mi się wydaje. Zobaczymy ile jest jeszcze przed nami i myślę, że nie ma co przedłużać. Idziemy śladami Inariusa. Możesz na chwilę odpuścić? Wcale nie zrzędzę. Po prostu... Dosyć! Zazwyczaj obaj jesteście tacy mądrzy. Zazwyczaj? No, zdecydowanie nie teraz. Może i nie mamy kamienia, tak. Ale zamiast się kłócić, znajdźmy rozwiązanie. Jeśli Inarius ma kamień, to mu go zabierzmy. To nasza jedyna szansa na pokonanie Lilith. Nie, nie Lilith. Źle na to patrzycie. Kamień trzeba zachować dla jej ojca Mefista, najwyższego zła. Wiecie, do czego jest zdolny, jak potrafi manipulować. Jego nienawiść już nas zatruła. Nawet Lilith się go lęka. A ty nie. Dlaczego? Skończyłaś? Tak, chyba tak. Przemyślcie to, co powiedziałam. Dobrze? No, rzeczywiście zacny plan, no bo tutaj Donan pokłada całe nadzieje w kamieniu dusz. Lorat mówi nam, że to my mamy być tymi, którzy pokonają Lilith, a tutaj widzę trzecia opcja się wydarzyła. Słuchajcie, chyba trzeba ładować się do środka. Będzie filmik na start, super, oglądamy. Ej, to z menu, te drzwi są. Wyczuwam twój strach. Ojcze. No i co zobaczyłeś? Jaram się, Lilith! Niezależnie czy zrobisz to ty, czy kamień, musimy ją powstrzymać. Podążymy za nią do serca nienawiści. Może jeszcze mocniej zatruć nasze dusze. Zwrócić nas przeciwko sobie. Pamiętajmy, dlaczego tu jesteśmy. Razem. Jesteśmy drużyną. Trzymajmy się razem. Jaka piękna tutaj intencja płynie, morał z tej gry. Fajna grafika. Na ekranie wczytywania teraz. No i dobra, chyba jesteśmy w piekle, moi drodzy. Wszystko tu jest złe. Powietrze. Ziemia. To nie jest kraina dla śmiertelników. Im szybciej znajdziemy Lilith i opuścimy to miejsce, tym lepiej. No, nie pierwszy raz jesteśmy w krainie piekła na przestrzeni dziejów gier Diablo. Już parę razy zdarzyło się tu nam być w innymi postaciami. A tutaj ekipa widzę, że klepie mocno. Po złoludy. A, jest szyszkarz. O Jezu. Gin szyszkarz. Łe? Nie lubimy wybuchów. Jezu, więcej szyszkarzy. Słuchaj,
Słuchajcie, ale czy ja muszę z nimi walczyć tak naprawdę? W sumie moglibyśmy się po prostu najzwyczajniej w świecie przedrzeć przez tutaj te hordy enemy i chyba tak zrobimy. Wiedząc, że tutaj jest tendencja do skalowania się enemy, to ja nie mam parcia na ten level. Za chwilę się po prostu zatrzymamy i wysadzimy to, co ma być wysadzone. No szyszkarze za nami gonią. Dobra, lecimy dalej. Chodzimy coraz niżej. Łe. Mroczny klimacik nam się zrobił. Dobra, widzimy już koło zagłady. Łe, gra wyrwała szlaga. Więcej szyszkarzy. Słyszę te grzechotki. I co teraz? Tu żołnierz jakiś wyłazi? Zaraz się przekonamy. Odsuń się. Rozproszę płomienie. Pani Subtaj lekki... Demony! Łe? Pomóż nam ich odeprzeć. Spoko, Donan. I doszliśmy do momentu, że niemądry Thanatos nie opróżnił EQ. A przedmioty się sypią. O nie, 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 szyszkarze od razu, kasacja. Łe. I mamy pierwszą wywałę, drodzy widzowie. Tak jest. Zysku zapewne by się cieszył. No to co? Ja pójdę do miasta, sprzedam niepotrzebny gear, wrócę tutaj i wznowię nagranie, więc widzimy się za moment. No dobrze, EQ wyczyszczone. Jesteśmy z powrotem. Nayreli... Wygrała się właściwa bitwa. Nie mieli żadnych szans. Udało się obalić ścianę. Upadłego anioła. Chodźmy. Ale rzeź tu miała miejsce, matko boska. Jest, patrzcie, kamień dusz tu chyba leży. Właśnie się tak zastanawiałem, co to za niebieska przebitka jest. To Pradia. Czyli nawet ona nie przetrwała. Coś pod nią jest. Poznaję ten blask. To kamień dusz. Ona żyje. To nie koniec bitwy. Ojciec poluje na Lilith. Zobaczmy, co nam powie. W iglicy. Za tym piekielnym pustkowiem nadchodzi... Odkupienie? Nie dla rycerzy przywiedzionych do piekła, ani dla ciebie. Bracie!
Jesteś narzędziem w rękach kogoś, kogo nie obchodzi nasz los. I złodziejką. Miałaś kamień przez cały ten czas, kiedy pomagaliśmy wam w Kaldeum, prawda? Inarius powierzył go mnie! I... Czekaj... Czekaj... Zabrałeś go? Przeklęty heretyku! Słudzy ciemności! Wszyscy... Bądźcie... Przeklęci! Zostawmy ją. Zatruwa ją nienawiść. Na pewno tylko ją? Pamiętaj, dlaczego tu jesteśmy i z czym walczymy. Co proponujesz? Mam pewien tonik. Powinien nieco złagodzić ból i postawić ją na nogi. Wypij to, Pradio. Posłuchaj głosu rozsądku i wróć do Kaldeum, póki jeszcze masz szansę. Tak, ale musimy się mieć na baczności. Katedra jest w rozsypce. Jesteśmy sami. Trzymajmy się razem i znajdźmy tę iglicę, o której mówiła Pradia. Słuchajcie, a iglica to nie była przypadkiem w najwyższych niebiosach? Tak mi się wydaje, przecież tam gdzie się stoczyła finałowa walka naszych bohaterów nefalemskich z Diablo. Więc generalnie dziwna akcja. Bo nie przypominam sobie, żeby w piekle była jakakolwiek iglica. Pamiętam piekielną kuźnię z Diablo 2. Ale mogę być w błędzie. Może mylę tutaj fakty. Jeśli tak, to przepraszam. O. O, słyszę grzechotkę. Jest. Teraz zbieramy wszystko puste jak kół, to można łapać za te przedmioty jak leci, po prostu później będziemy to sprawdzać. Jezu, Donanie, nie potrafisz jednego demona pokonać. Teraz jest trochę kaszana, bo tak to moglibyśmy ominąć to enemy. A musimy podążać za Donanem, a on się zatrzymuje na każdym enemy w pojedynkę. No ale cóż. O, szyszkarz. Łe. O, trucizna, nie lubimy trucizny. Insukubie. O, większy, co tu jest, kafar? Dobra, zobaczymy później. No powiem wam, że tutaj potki schodzą jak woda. Nie wróży to nic dobrego. No dawaj, dawaj, dawaj. Uwaga! Coś na nas leci! Leci gdzieś z góry! Pomóż mi postawić szaniec! Co tu się dzieje? A okej, dobra. I co, ja mam iść tam, gdzie się świeci to enemy? Chyba na to wygląda. Zróbmy to zatem.
Pewnie jakaś elitka dobra. To ona tutaj pewnie bombarduje naszych towarzyszy. Równowaga sił w piekle zostanie zachwiana. Ninsa. Skaza nienawiści, okej. Elitka kolejna. To w sumie już taki mini boss, można by powiedzieć. Wizualnie trochę przypomina Lilith, ale odrobinkę. Co jeszcze nie koniec? A, spoko. Przeciągnę twoje cierpienie. Mapa. Gdzie poszła nasza ekipa? Tam dołem, a tam pewnie nie będzie zejścia, więc gonimy ich tak, jak przyszliśmy. Ładujemy się na dół. Dziwi mnie, że wciąż pamiętasz słowa tego zaklęcia. To ja cię go nauczyłem. Tani subtaj lekitos. Dobra, druga ściana pokonana. Gadamy z Loratem. Za mało nam było tego zasranego ognia. Oczyszczę drogę. Czyżby tu były kolejne fale enemy? Ani subtaj lekitos. Nie. Usłysz moje wezwanie, Karumie. Karum. Uderz we wrogów Lilith. Ogar nienawiści. Wszystko co tu jest, jest związane z nienawiścią. Bez takich. Dlaczego on się na mnie fokusuje? Daj mi spokój. Powiem wam tak, teraz jesteśmy na takim etapie, że w miarę zaczynam czuć moc tego tornada i tego DPS-u, który robię. Ale... Jezu, co mnie tak tepie? Ale jest problem z przeżywką lekki. Zniszczyła most. To ona na nas poluje. Przeprowadź sprzymierzeńców przez spaczoną ścieżkę. Przeprowadzam was, chodźcie. Łe! A jestem ciekawy, czy jakbym przeskoczył, to czy oni by za mną poszli. No i dobra, moi drodzy, chyba będzie jakiś fight, bo widzę... Ale tutaj gościu się wije. Widzę studnię leczenia i dość duży spot. To nie wróży nic dobrego. Łe! Chwała Lili. Królowej nienawiści! O, Lan! Nie te młyn. Okej, czyli musimy trzymać się blisko naszych towarzyszy. O, jest dobra, jest ta tutaj. Główna nasza przeciwniczka. Od razu hop, cyk.
Dobra, pękła. Szybko! Mulan. Nie ten Mulan. Co jest? Pojawiła się tak. Myślałem, że ucieknie znowu, ale została na polu bitwy. Więc całkiem spoko. Fajnie by było, jakbyśmy się z nią od razu z miejsca rozprawili. Skryjcie się za barierę! Sulan! Nie temun. Dobra, i mamy ostatni pasek życia. No i leży git, mamy to. I gdzie my jesteśmy? Podążaj za Loratem. Tak też zrobimy. Przyznam, że masz talent do dowodzenia, Donuś. Zaczynam rozumieć, dlaczego byłeś taką szychą w Skozglen. Donuś. Zaraz, czy to był komplement? Niech ktoś to zapisze i utrwali tę chwilę. Nie jest to pierwszy raz. Już mi się to zdarzyło. Kiedyś tam. A tak, pan... Ziemia się przesuwa. Szykujcie się. Łe? Co to jest? Matko Boska. Aszawa. Co to jest? Łe. Wszyscy do ataku! Bijemy, bijemy, bijemy! Tornado, tornado, tornado! Jezu, jaki to jest gigant! W sumie to w Diablo w historii w sumie taki jeden duży boss był, taki, którego kojarzę teraz, tak na chwilę obecną. To był Belial w trzeciej części Diablo. Łe. On tak dość dużo miejsca na mapy zajmował. Bo poza tym to chyba nic takiego nie było. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Aj, nie zdążyłem uciec. Dobra, sadzi tego rogala. Jesteśmy prawie w połowie. O, dobra, teraz. Jezu, dobrze, że on wprowadza go w ten stan. Jaki to jest ryk w ogóle, jak Godzilla. O. Ue, ale machnął. Nie chcemy wchodzić w zielone placki. O, przesunie się jeszcze do przodu. O, prawie mnie dziabnął. Bierzemy sobie te potki.
No dawaj, dawaj, rozpuszczaj się. A, będzie machnięcie, cyk, dobrze, git. Dobra, i czyżby to był koniec, a szawy? Ginia szawa. Jest, udało się. I dostaliśmy buciki. I dziką figurę. Spoko. A szawa padła. I co teraz? Gra skraszowała? Nic się nie dzieje. Dobra, mamy to. Porozmawiaj z Loratem. Pogadajmy zatem. Niech to diabli. Loracie, wszystko... Tylko łapię oddech. Gościu się zasapał. Przed nami iglica. Chodźmy dalej. No dobrze, moi drodzy, oni sobie pobiegli, niech sobie biegną, a ja będę kontynuował wejście na iglicę do piekła już w następnym odcinku. No dzisiaj troszeczkę się wydarzyło, weszliśmy do tego piekła i dalej będziemy przemierzać, ale to już w następnych materiałach. Dzięki wielkie, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że standardowo wam się podobał odcineczek i do zobaczenia w następnym, który już jutro. Trzymajcie się ciepło, yo!